Powiatowo-gminne Święto Plonów w Korszach rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz Tomasz Stępkowski. Osiągnięte obronie przemijające przez Chrystusa, Pana naszego. Po nabożeństwie barwny i rozśpiewany korowód przemaszerował ulicami miasta na publiczne miejsce spotkań, gdzie odbywała się pozostała część uroczystości. Nasze w tym względzie, że ono jest w ogóle tradycją tych terenów, tego regionu. Ten region jest przede wszystkim taki rolniczy i wszyscy żyjemy tutaj blisko rolników, blisko ziemi, blisko tego, co się na wsi dzieje. Dlatego też jest naszym świętem. Takim jak Barbórka na Śląsku, świętem górników dla wszystkich, tak samo tutaj szczególnie pewnie na Warmii Mazurach. To siedzi w nas. Myśmy tak byli wychowani na wsi, że ostatnio po co się zbierało. Pamiętam, że nie było podorywy. Zbieraliśmy, najpierw trzeba było skosić, potem zwieść, a potem grabiarka, konik, się zgrabiało ostatnie kłosy i dopiero wtedy wchodziły podorywki. To pamiętam jeszcze. To świadczy o wielkim szacunku. Tak, to świadczy o tym szacunku ludzi do ziemi, do plonów, do ludzkiej pracy. Fantastyczna rzecz, że to się właśnie w końcu odbywa w Korszach. Możemy wspólnie podziękować nie tylko rolnikom z naszej gminy Korsze, ale również rolnikom z tego powiatu kętrzyńskiego. O ich zaangażowaniu i o ich ciężkiej pracy świadczą choćby te tutaj za mną wspaniałe wieńce dożynkowe. Dalej mamy wspaniałe stoiska, więc naprawdę jest to wspaniały dzień dla mnie jako dla burmistrza, myślę dla całego samorządu, jak i dla wszystkich mieszkańców, bo kto wie, ile trzeba będzie czekać, żeby dożynki powiatowe pojawiły się znowu w Korszach. Dożynki powiatowo-gminne zgromadziły nie tylko licznie przybyłych mieszkańców, ale także wielu gości. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych, przedstawiciela władz wojewódzkich, służb mundurowych, radnych oraz przedstawicieli instytucji i firm. Dożynki, myślę, że nie tylko w polskiej tradycji, ale przede wszystkim w Polsce. Jest to wspaniałe święto, biorące się z naszej tradycji, a jednocześnie z takiego głębokiego szacunku do chleba i do pracy rolnika, które się jedno z drugim łączy. Nie sposób nie uczestniczyć w tym święcie. Rolnikom życzę osobiście, a przede wszystkim jako przedstawiciel pana wojewody, są to życzenia pana Artura Chojeckiego, żeby ten nowy rok, ten przyszły rok był zdecydowanie lepszy, żeby traktory, żeby ciągniki, żeby kombajny nawet nie musiały grzęznąć w polach, czego doświadczyliśmy w tym roku, żeby po prostu rolnicy mogli zbierać owoce swojej pracy w bardziej komfortowych warunkach i żeby te zdobycze tej ich pracy były efektowne i satysfakcjonujące dla nich, dla regionu i dla Polski. Jest to święto przede wszystkim dziękczynne, gdzie spotykamy się i dziękujemy Bogu za plony, dziękujemy rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Po to są te dożynki, tak? Niezależnie od tego, jaki to jest rok, czy to jest ten rok, który mamy w tej chwili, czyli rok niesamowicie trudny dla rolnictwa, niesamowicie trudne żniwa, trudna pogoda, uniemożliwiająca wręcz zbiór prawidłowy, terminowy zbiór zasiewów. Nie możemy się licytować z Panem Bogiem o to, czy dał nam zebrać 10 czy 100 ton. Ważne, że dał nam zebrać i w końcu wszyscy, myślę, że już w tej chwili zebrali swoje plony. Najważniejsze święto
w ogóle powinno być traktowane jako najważniejszy ze świąt, bo bez pracy rolnika nie będzie mąki, a z tej mąki piecze się chleb. Wiele, wiele pracy jest włożonych. My jako Sołectwo Babiniec również wiele, wiele lat wystawialiśmy się ze stoiskami i z wieńcami, także podziwiamy ten trud. Podziwiamy zapał i zaangażowanie sołectw, którzy zaangażowali się w tą ciężką pracę. Starostowie dożynek przekazali gospodarzom bochen chleba. Starosta Kętrzyński oraz burmistrz Korsz dzielili się nim z uczestnikami dożynek. W tym roku żniwa były ciężkie, głównie ze względu na pogodę. Przez to też plony są dosyć słabe. Długie były, długie, ciągnęły się strasznie. Przez pogodę. Cieszy, niech wszyscy wiedzą, jak ciężko jest pracować na roli. Chociaż raz do roku posłuchają coś na ten temat. Co się... Przez takie okazje też inni ludzie poznają pracę rolników. Zwykli mieszkańcy miasta wiedzą, na czym polega ta praca. Pogody. W tym roku głównie pogody. Wiedziałam, że tak to. Pogody, żeby niestety można było spokojnie posiać. No i żeby nam nic nie wymarzło. No również. W trakcie uroczystości uhonorowano rolników, którzy swoją pracą oraz wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie wyróżniają się na tle gminy i powiatu. Mieszkańcy powiatu przygotowali piękne wieńce z tegorocznych plonów. Nie zabrakło stoisk z regionalnymi przysmakami. Po części oficjalnej rozpoczęła się część nieoficjalna. Przez cały dzień odbywały się konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Co jeszcze działo się? Występy dzieci z zespołu szkół w Łankiejmach, występy naszych lokalnych zespołów z naszej gminy, jak i również w późniejszych godzinach zespołów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach oraz zespołów muzyki tanecznej. Podczas powiatowo-gminnych dożynek konkurs na najpiękniejszy wieniec gminny zdobyło sołectwo Podlechy, natomiast w kategorii powiatowej Robawy z gminy Reszel. Tytuł najpiękniejszego stoiska gminnego zdobyło sołectwo Kraskowo, a powiatowego Łazdoje z gminy Kętrzyn.